Dobrze widzowie, mamy kolejny tydzień, mamy czwartek i mamy kolejną notatkę producencką dotyczącą zmian interfejsów Shakes & Fidget. Oczywiście możecie napisać swoją opinię w komentarzu na YouTubie, możecie zostawić kciuka w górę, a na czacie możecie napisać pozdro YouTube. No i szybciutko sobie tutaj przechodzimy do tego i mamy z pamiętnika dewelopera wpis 6.5. I tak jak mówię, dzisiejsza zmiana, można by powiedzieć, dzisiejszy wpis może bardziej, bo co tydzień teraz dostajemy takie wpisy, co tydzień właśnie w czwartek, dotyczy gildii, dotyczy tego, jak gildia będzie wyglądała, no po tych zmianach, nie? Te zmiany ogólnie mają wejść na urodziny gry, czyli w teorii jakoś za tydzień, czy się wyrobią, czy może to będzie jakoś później, ktoś tam pisał kiedyś, że na początku lipca, zobaczymy, zobaczymy, w każdym razie lecimy i czytamy. Z pamiętnika dewelopera wpis 6.5. Witamy w piątej części notatek producenta skupiającej się na przeróbce interfejsu gildii w naszej grze. Ta aktualizacja wprowadza bardziej przyjazny i usprawniony interfejs gildii. No i mamy centrum gildii. Nowe centrum gildii dodaje smaku i tożsamości, centralizując dostęp do wszystkich sekcji gildii. Kluczowe alerty, takie jak aktywne walki gildii, zyskają lepszą widoczność, zapewniając łatwy dostęp do kluczowych informacji. Ulepszony podgląd gildii. Sekcja przeglądu została udoskonalona, aby wyraźnie przedstawiać istotne szczegóły gildii, takie jak opisy i banery, skutecznie oddając istotę gildii. Walki gildii. Walki gildyjne zostały zreorganizowane, aby pokazać szczegółowe stany walk, usprawniając uczestnictwo i śledzenie oraz poprawiając wrażenia z walk gildyjnych. Oczywiście zaraz wam to pokażę, bo również filmik na ten temat Shakes, twórcy Shakesa, dodali na swój kanał YouTube. Ulepszenia gildii. Przeprojektowaliśmy sekcję ulepszeń gildii dla lepszej dostępności. Teraz można nią zarządzać bezpośrednio z tej zakładki, co dodaje strategicznej głębi w zarządzaniu gildią. Lista członków i wyszukiwanie gildii. Lista członków zawiera teraz 3 zakładki zapewniające przejrzysty przegląd. Funkcja wyszukiwania gildii została ulepszona, aby skuteczniej dopasowywać graczy do odpowiednich gildii, podkreślając odpowiednie opcje w oparciu o nowe punkty porównania. Te ulepszenia mają na celu uczynienie każdego aspektu interakcji z gildą bardziej dostępnego i przyjemnego. W następnej notatce skupimy się na przeróbce Kowala i Wiedźmy. Zostańcie z nami. No i właśnie, to jest w sumie dziwne, bo następna notatka wypada w czwartek raczej za tydzień, czyli to będzie 20. Na urodziny gry będą od 21. Czyżby aktualizacja ta urodzinowa się jakoś opóźniła czy coś? No to oczywiście zobaczymy. Natomiast teraz sobie przejdziemy do filmiku na YouTubie i zobaczymy, jak to wygląda właśnie na tym filmiku na YouTubie w praktyce. Dobrze, i teraz mamy filmik, który wleciał 41 minut temu na oficjalny kanał Shakesa na YouTuba. Tutaj Milado napisał, że w jednej z pierwszych notatek producenckich było, że ta aktualizacja wleci dopiero w lipcu, więc Milado, pozdrawiamy tutaj serdecznie na YouTubie, dlatego że jest to pomocnik z tawerny. No i generalnie ogarnia temat, nie? Generalnie ogarnia temat. No i dobrze, puszczamy sobie ten filmik, oczywiście bez dźwięku. No i mamy tutaj oczywiście budynek gildii. Możemy sobie w niego kliknąć, to jest ta nowa mapka miasta. Podkreślam, to jest not final design, więc jeszcze coś tam się może zmienić do momentu wyjścia tej aktualizacji oficjalnie do gry. Natomiast no, zaraz tutaj zerkniemy. No i zobaczcie, i mamy coś takiego. Mamy tutaj gildię, mamy zakładkę fight. Możemy sobie dołączyć do ataku, do obrony, możemy zawalczyć z hydrą i możemy tutaj zaatakować portal gildyjny, możemy załadować również katapultę i po prawej stronie mamy tak naprawdę wszystkie zakładki. Nie wygląda to zbyt intuicyjnie, szczerze mówiąc, ale w praktyce jak już to wejdzie i jak już się człowiek przyzwyczai, gdzie musi kliknąć, to może to być naprawdę fajne. Natomiast no mówię, to już tak w praktyce, bo stricte z wyglądu no nie wygląda to, tak jak mówię, zbyt intuicyjnie. No i tu możemy zawalczyć, możemy dołączyć do ataku, wiadomo jak to wygląda. To będą ostatnie urodziny Shakesa. Dajcie znać na YouTubie, co wy sądzicie o tym wyglądzie. No i mówię, tu po prawej stronie się klika w różne rzeczy. Teraz jesteśmy akurat w zakładce Fight. Chyba w ogóle jak wchodzimy w zakładkę gildyjną, to pierwsze co to jest ta zakładka Fight. No bo to jest jakby nie patrzeć najważniejsze. Jak sobie klikniemy na ten banerek tutaj na środku, to mamy gildię, mamy logo tej gildii, opis i jej wymagania. I w ogóle co ciekawe, teraz jakby wymagania są, no taki jest osobna zakładka, nie? Ciekaw jestem, co tu można dokładnie ustawić, ale to też fajne, to jest rozdzielone, nie trzeba pisać w opisie. No i teraz tutaj pani oczywiście nam coś opowiada i lecimy dalej. Tutaj mamy upgrade'y, możemy sobie podbić trenera, skarbiec i oczywiście pupila gildyjnego. I to mówię, w te wszystkie zakładki w gildii wchodzi się właśnie klikając na poszczególne rzeczy tutaj po prawej stronie, nie?
No tu możemy sobie poulepszać. Szkoda, że na tych notatkach producenckich na YouTubie nie widać kursora myszki, bo jest to takie troszkę mylące, ale no trudno. Idzie się domyślić. O! I tu zobaczcie. Mamy listę graczy i mamy jedną ze zmian, na które czekaliśmy kilka ładnych lat. Kilka ładnych lat. Mianowicie w tym momencie jest widoczne, czy ktoś zaatakował Hydrę, czy nie zaatakował Hydry. No way! Nareszcie! Po 6 latach. Nie no, po 6 może nie. Ale długo. Długo czekaliśmy na to. Mamy oczywiście standardową listę graczy. Mamy tutaj aktywność, podki. Mamy w sumie wszystko to, co było tak naprawdę. No i jeszcze doszła ta ikonka Hydry. Także nareszcie, nareszcie. Tu mamy upgrade'y, zobaczcie. Mamy ile kto ma poszczególnych upgrade'ów, jaką ma salę rycerską i peta gildyjnego, więc to też jest w sumie spoko, takie uproszczone powiedzmy. O, i tutaj mamy... Aha, tutaj mamy to wyszukiwanie gildii, tak? Czyli jak nie jesteśmy z nikim zgadani, że tak powiem, prywatnie, to możemy sobie znaleźć jakąś gildię. Możemy tutaj założyć w ogóle gildię też oczywiście. No to wiadomo, o ile w takowej gildii nie jesteśmy. To jakby logiczne. No i tyle. I tak naprawdę tyle. Tutaj nic więcej już nie mamy. Także oczywiście dawajcie znać. Dawajcie znać w komentarzu na YouTubie, co wy sądzicie o tym wyglądzie. Kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem zostawcie. I tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.